Na zegarze godzina 7:22 i teraz jest ta chwila, kiedy możemy porozmawiać o Chinach. Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich, Uniwersytet Leona Koźmińskiego przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Wczoraj rocznica, 4 czerwca. My wspominamy wybory parlamentarne w Polsce, ale Chińczycy, szczególnie w Hongkongu, wspominają ten krwawe stłumienie protestów na placu Tiananmen. No tak, to już 31 lat, także wiele czasu minęło od tego wydarzenia i w tym roku sytuacja jest dosyć szczególna, dlatego że bezpośrednio przed tą 31 rocznicą właściwie zakończyła się formuła jeden kraj, dwa systemy. I o ile w ostatnich 31 latach pilnowano też, aby ta rocznica nie była jakoś szczególnie świętowana na kontynencie, to też trzeba przyznać, że nie budziło jakiegoś specjalnego zainteresowania akurat wśród Chińczyków na kontynencie. No to w Hongkongu jednak mieliśmy taką sytuację, że ludzie co roku zapalali taką świeczkę, aby uczcić to wydarzenie, co było takim dowodem na to, że istnieje formuła jeden kraj, dwa systemy, że coś, czego nie można zrobić na kontynencie, czy co nie jest praktykowane w Chinach kontynentalnych, no jest praktykowane w Hongkongu. I w tym roku jednak władze po raz pierwszy nie wydały zgody na te demonstracje, które i tak się odbyły. Nie wydano tej zgody ze względu na COVID i tam zalecenia epidemiologiczne. Ludzie jednak zgromadzili się tam wokół wzgórza Wiktorii. To jest takie piękne wzgórze, z którego widać panoramę całego miasta na wyspie Hongkong, czyli widać i Hongkong jako i wyspę, i terytorium. I tutaj dosyć ciekawa rozmowa z uczestnikiem w ogóle tych wydarzeń z 1989 roku, od 27 lat mieszkającego już w Hongkongu, Han Dongfang. On nie był intelektualistą, bo to głównie była rewolta studencka, też studentów Uniwersytetu Pekińskiego, na którym studiowałem. Han Dongfang był kolejarzem, pracownikiem kolei, który tam się przyłączył. Potem próbował wjechać na kontynent, ale został wydalony, od 27 lat mieszka w Hongkongu. I ja go nawet spotkałem kiedyś, bo Hongkong to jest właśnie takie miejsce, gdzie różni też i opozycjoniści, i właśnie też część osób, które demonstrowały wtedy, znalazły schronienie. Takie miejsce, gdzie można i publikować, i mówić różne rzeczy, także krytyczne wobec Pekinu. On dosyć ciekawie mówił, że w Hongkongu to był taki stały element, go nie wzbudzało jakichś takich wielkich emocji, no ale teraz, skoro jest już to zabronione, to ludzie zaczynają bardziej jakby dostrzegać potrzebę zapalenia tej świeczki. To było coś zupełnie normalnego. On mówił, że chciał się przejść do parku razem ze swoimi dziećmi, i nawet nie był pewien, czy ludzie po prostu w Hongkongu tą akcję podchwycą. Zwłaszcza, że mówimy o młodych ludziach, to jest dzisiaj nowe pokolenie. Młodzież jakby ponownie dochodzi do głosu. Nie tylko w Hongkongu, ale na całym świecie widzimy rewolucje różnego rodzaju, gdzie młodzież staje się już, powraca jako pewien podmiot polityczny. Może ci z państwa, którzy kiedyś byli w NZS-ie, może im się teraz łezka wokół kręci, ale mamy po całym świecie przetaczające się rewolucje różnego rodzaju społeczne, właśnie czy na południe Europy, czy teraz mamy też i w Stanach. I zawsze tam jednak ta młodzież odgrywa istotną rolę. Ale wracając do Hongkongu, on mówił, że dzisiaj ci ludzie mają po 19 lat, nawet i mniej, urodzili się po 2000 roku już i oni nawet nie chcą być już utożsamiani z kontynentem, bo wykształciła się zupełnie nowa tożsamość i on nie był pewien, czy w momencie, w którym to zostanie zabronione, czy ludzie to podchwycą. No ale okazało się, że skoro zostało to zabronione, no to ludzie w Hongkongu podchwycili tą ideę. I kiedy mogli te świeczki zapalać, no to po prostu zapalali, ale to nie towarzyszyły temu takie emocje jak w tym roku, kiedy formuła jakby jeden kraj, dwa systemy się wyczerpała, ta autonomia Hongkongu została mocno ograniczona.
Sama demonstracja została zakazana, w związku z tym wzbudziła wielkie emocje i myślę, że to pewnie dopiero początek. Zobaczymy, jak będzie za rok w przypadku 32. rocznicy. To jest tak, że masowo mieszkańcy Hongkongu zapalili świeczki, czy to jest garstka? No, myślę, że nie jest to tak dużo, jak w przypadku tych protestów, które obserwowaliśmy latem, gdzie naprawdę zeszłego roku, gdzie parę milionów ludzi wychodziło na ulicę, bo były to kwestie stricte dotyczące miasta, przyszłości jakby miasta, które jest coraz bardziej marginalizowane i ta autonomia to także jest istotna sprawa dla mieszkańców i to angażowało właściwie no, całą społeczność, no ale to też nie jest garstka, tak? To też nie jest garstka, więc to nie jest wydarzenie marginalne, ale też nie wzbudza do tak wielkich emocji, stąd te właśnie wątpliwości Han Dongfanga, czy to ludzi zainteresuje. No jednak zainteresowało, natomiast nie ulega wątpliwości, że sam Hongkong staje się takim miejscem, no przestaje być centrum finansowym, bo tu już mówi się o tym, że będą teraz retorsje Waszyngtonu wobec tego rządu lokalnego hongkońskiego. To absolutnie nie dał rady. Ten konsensus się załamał. Tych miejscowych elit, które jakby no, miały zarządzać miastem, ta sytuacja się wymknęła spod kontroli, więc Amerykanie jakby zrezygnują z takiej polityki, która dawała pewne prawa Hongkongowi w zakresie tam polityki podatkowej, celnej i tak dalej. Czyli to właściwie całkowicie już to miasto pozbawi go kolejnych atutów. Ludzie są, zwłaszcza ci młodzi, bo mówiliśmy o tym, że ta młodzież dzisiaj znowu to jest ten romantyczny taki okres historii świata, tak jak my znamy romantyzm, nie wiem, Oda do młodości, Adam Mickiewicz, to dzisiaj właściwie można powiedzieć, że mamy powrót tych czasów, gdzie tam młodzież jakby walczy o swoje prawa, o swoją przyszłość na wszystkich kontynentach i tam nie widzi ona przyszłości za bardzo, więc będzie wielka emigracja. Już rozpoczęła się rywalizacja o tych imigrantów. Wielka Brytania ogłosiła, że chętnie ich przyjmie, być może także USA. Ja spodziewam się, że sporo z nich trafi na Tajwan. Pewnie duża część biznesu to już z kolei miasta wschodnich Chin to czekają, tak? To jest Shenzhen po drugiej stronie. Szanghaj, który właściwie zbudował swoją globalną konkurencyjność, konkurując z Hongkongiem. Mówi się o wyspie Hainan, nawet przeszedł już taki dekret, że będzie to specjalna strefa, z takimi też no, zwolnieniem z podatków i możliwością tam też dosyć mało kontrolowanej działalności gospodarczej. W związku z tym myślę, że będziemy oglądali marginalizowanie Hongkongu jako centrum gospodarczego czy finansowego, biznesowego. No połączone z jakimś pewnie ograniczaniem tych swobód politycznych. On i tak za 27 lat wraca do Chin w 2047 roku. No myślę, że coś się kończy. Pewna historia się kończy, ale zaczyna się zupełnie nowa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się, miłego dnia, wszystkiego dobrego. Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich, Uniwersytet Leona Koźmińskiego, był gościem poranka w NET.